Zapraszam na danie Kuchni Podlaskiej. Moją impresję na temat baby ziemniaczanej z aromatycznymi ziołami, leśnymi grzybami i zapomnianym topinamburem. Zaczynam od wycieczki do lasu i zebrania grzybów. W mojej okolicy są lasy iglaste. Najwięcej w nich maślaków. Maślaki łatwo rozpoznać. Mają brązowe kapelusze z charakterystyczną, lepką powierzchnią. Od spodu wyglądają jak drobne siteczko. Mogą też mieć biały pierścień zakrywający spód kapelusza. Maślaki obiera mąż, a ja zajmę się teraz topinamburem. Topinambur, czyli słonecznik bulwiasty, obieram cienko ze skórki, ponieważ pod nią znajduje się najwięcej witamin. Roślina ta kiedyś była spożywana bardzo często, w niektórych regionach wręcz zamiennie z ziemniakami. Teraz jest raczej zapomniana, a szkoda, bo topinambur jest naprawdę dobry, w smaku orzechowo-słonecznikowy. Jest też wartościowym składnikiem diety diabetyków i osób po chemioterapii. Jest też zalecany w diecie cukrzycowej. Ponadto zawiera wiele błonnika i pektyn. Jest naprawdę smaczny, można go gotować, piec, smażyć albo jeść na surowo. Obrany topinambur myję i wkładam do garnka. Następnie zalewam mlekiem i gotuję przez kilkanaście minut. Obrane maślaki myję w osolonej wodzie. Dzięki temu dokładniej wypłukam piasek, resztki liści i igieł. Trzeba to zrobić szybko, aby grzyby nie nasiąknęły zbyt dużą ilością wody. Następnie przekładam je do garnka, wsypuję łyżeczkę soli i obgotowuję przez około 10-15 minut. W tym czasie w kostkę kroję cebulę i przesmażam ją na dwóch łyżkach masła. Topinambur zdążył się ugotować. Odcedzam go na sitku, opłukuję pod bieżącą wodą i pozostawiam do ostygnięcia. Grzyby też są już obgotowane. Kroję je na mniejsze kawałki, ale niezbyt małe. Chcę, aby było je czuć w babie. Pokrojone grzyby dodaję do cebuli. Przesmażam kilka minut do momentu, aż odparuje z nich woda. Potem zostawiam do ostygnięcia. Teraz na drobnych oczkach tarki ucieram ziemniaki. Najlepsze są mączne. Moje mają trochę za dużo wody, dlatego odcisnę jej nadmiar na sitku. Topinambur już wystygł. Można go przecisnąć przez praskę i dodać do odciśniętych z wody ziemniaków. Do miski wbijam teraz dwa jaja. Przesiewam mąkę. I dokładnie mieszam składniki. Czas na smak, czyli przyprawy i zioła. Dodaję kolorowy pieprz, mieszankę o korzennym, intensywnym aromacie, sól, tymianek, który orzeźwi i podkreśli smak baby, i majeranek, który podobnie jak tymianek świetnie komponuje się z ziemniakami i grzybami. Jeszcze raz dokładnie mieszam składniki i dodaję do nich przestudzone grzyby z cebulą. Wymieszaną masę przekładam do formy wysmarowanej masłem. Wyrównuję i wkładam do piekarnika nagrzanego do 180 stopni Celsjusza i piekę przez około godzinę 15-20. Po 45 minutach pieczenia wierzch baby smaruje kwaśną śmietaną. Babę ziemniaczaną podaję od razu po przygotowaniu lub następnego dnia odgrzaną na patelni. Obowiązkowo z kleksem kwaśnej śmietany. Polecam, bo baba z topinamburem jest wyjątkowa i bardzo delikatna, a jej smak podkreślają zioła i leśne grzyby.